Siemano, witajcie, z tej strony Fan i dzisiaj pozwiedzamy troszkę internet, ponieważ są rzeczy, o których wam się nie śniło. Internet jest gorszy niż myślicie, tutaj są naprawdę dziwne rzeczy, porąbane, a ja wam je dzisiaj pokażę. Także jeżeli chcecie kolejny odcinek z takimi dziwacznymi stronami, zostawcie łapkę w górę, ponieważ wbijamy 10 tysięcy. Mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba, ponieważ są tutaj naprawdę dziwne strony, pokręcone. Na przykład taka tutaj strona, zobacz, co to ma być? To są koty tutaj. W ogóle zobacz, ja je mogę wyrzucić w powietrze. Poza mapę wyrzuciłem jednego, on tutaj wróci? Ej, halo. Wrócił, jest, no siema. Ja bym chciał go spróbować poza mapę tak całkowicie. A nie, nie da się. One są tutaj zamknięte i stąd się nie wydostaną. Koty na trampolinie. I teraz powiedz, do czego komu potrzebna ta strona? No ja nie wiem. Najbardziej bezużyteczna strona w internecie. Ten tutaj salto robi, patrz. Pokręcona strona, idziemy dalej. Ta strona również jest bardzo fajna, zobaczcie. Ja tutaj mam kursor. Gdziekolwiek położę ten kursor, ktoś będzie wskazywał na niego palcem. Zobaczcie, dobra, postawiłem go na chwilkę i uwaga. Okej, dobra. Mamy ogromną dłoń, palcem wyciągniętą akurat w nasz kursor. Sprawdzimy, czy to działa, nie wiem, na przykład w tym rogu. Lewy górny róg. Okej, zatrzymuję kursor, sprawdzamy. Jest, działa! Okej, jeszcze Fakersa pokazał. No fajny dzieciak. Sprawdzimy na dole, czy tutaj zadziała. Uwaga. Ono. Działa, jakie to jest głupie. Po co to komu? Po co taka stronka? Ale zobacz, ile to musi mieć zdjęć. No. Wszędzie każde zdjęcie idealnie wychwytuje po prostu. Gdzie jest kursor? No, tutaj jest kursor. Jeszcze raz chcę, jeszcze raz, teraz tutaj. Do you like it? No ja bardzo to lubię. No idealnie, zobacz, idealnie się ułożyło, no... Nie mam pytań. Dobra, teraz tutaj. Uwaga, sprawdzamy. No i teraz wszyscy pokazują w tą stronę. Dziwnie to wygląda. To zaczyna być coraz bardziej dziwne i głupie i w ogóle nie wiem, co to ma być. Co to? Możemy psuć folię bąbelkową. O, ale to jest super. Jeśli nie macie folii bąbelkowej, możecie to zrobić tutaj. Odstresować się, no to jest genialne. Ja tak mogę klikać cały dzień, no. To co wymyślił, musi być geniuszem, naprawdę. Patrz, mamy 55 punktów, zbieramy. Zbieramy do stówki, musimy zdobyć 100. Ja jestem profesjonalnym rozwalaczem folii bąbelkowej. 99, jeszcze jedna, której nie rozwaliłem. Chyba jestem ślepy i nie widzę. Tylko 99, ja chciałem 100. A teraz, moi drodzy, mamy stronę, która prawdopodobnie nigdy się nie załaduje. Tak możemy czekać i czekać. Ktoś może pomyśleć, że mam słaby internet czy coś w tym stylu, ale nie, to się po prostu nigdy nie załaduje. Bardzo dobra strona. Tak się mogę patrzeć na to kółeczko, jak się kręci i chyba nigdy nie przestanie tak kręcić. Tutaj natomiast ta strona non-stop będzie się zoomować i mnie ciekawi, czy to będzie się zoomować i cały czas pokazywać te same rzeczy, czy tutaj będą non-stop jakieś nowe. Jak na razie widzę nowe i to non-stop się zoomuje. Kto to robił? Ile mu to zajęło czasu? Patrz, to się chyba nigdy nie skończy. Idziemy do jakiejś krainy teraz. Wchodzimy do lasu. O, jest, dobra, wytrzymałem. I teraz się zapętla, i teraz jest od nowa, dobra. Teraz, już myślałem, że to się nigdy nie skończy. Ale wytrzymałem, widzieliście? Wytrzymałem. A, tutaj mamy coś takiego. Wow. Co to było? Co to było? Ja chcę jeszcze raz, zobacz. Okej, dobra. Wow, jaki oszalał, zobacz. Nie, dobra, koniec. Opanujmy się. Chociaż na tą krótką chwilę opanujmy się. To powinno cię uspokoić. Wychodzimy stąd. Co to miało być? Co to? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Aha. Strona, która nas to pokazuje, jak ktoś wywraca stół. Bardzo przydatna strona, jeżeli chcesz odreagować coś, to możesz popatrzeć, jak ktoś inny wywraca stół, a ty tego nie musisz robić. Polecam. Okej. O co teraz tutaj chodzi? Musi zjeść jabłko. Zjadła jabłko. Dobra, co teraz? Kolejne jabłko. Dajemy jej jabłko i co? Kolejne jabłko zje? A może tutaj? A nie ma. A co? Okej, dobra, damy. Wyrzucę to jabłko. Co to jest za dziwaczna strona? No, chodź tu, wróć. Co to? Ktoś kopnął to jabłko. Wychodzę stąd. To jest, te strony są coraz bardziej porąbane. Jestem na końcu internetu. I co tutaj się dokładnie dzieje? Bo ja już tego nie ogarniam. Dotarłem na prawdziwy. Teraz prawdziwy koniec internetu. Ile tutaj tych psów w ogóle jest? Ja bym chciał je policzyć, ale nie dam rady. To zaczyna być straszne. Te strony są opętane. Dobra, teraz musimy założyć mu okulary na... Okej, dobra. Co się stało? Dobra, udało się, fajnie. Założyliśmy mu okulary. Teraz co? No, dobra. Nie wiem, co ja robię na tych w ogóle stronach, ale jestem sobie tutaj, fajnie spędzam czas. Super, co to jest? Nara. Okej, tutaj spada wszystko. To troszeczkę tak jakby, nie wiem, to tak, wiesz, jak medytacja na ciebie działa, tak się musi skupiać i się głos plącze i ten odgłos taki...
Taki usypiający, nie? Dobra, wychodzę, bo zaraz zasnę. Czemu mnie to śmieszy? Głupszej rzeczy nie widziałem. Ten guzik podobno sprawi, że wszystko będzie okej. Dobra, naciśnijmy, sprawdzimy, o co tutaj chodzi. Dobra, ładuje się, zaraz powinno być wszystko okej. I uwaga. Uwaga. Wszystko jest okej. To jest akurat genialna strona. Jeśli coś jest nie okej, to wystarczy kliknąć przycisk i już wszystko jest okej. Wy macie dokładnie taki sam przycisk, tylko że ten czerwony z napisem subskrybuj. Jak w niego klikniecie, wszystko już będzie okej. Serio, to działa, potwierdzone info. Nie, to kolejna taka strona, tym razem z psami. Co, zaraz oczopląsu dostanę, już mnie oczy bolą, nie, dobra, koniec. Okej, o co tutaj chodzi? Fajnie, ryby, tylko dlaczego? Dlaczego? Czy ten odcinek to jest w ogóle dobry pomysł? Ja nie wiem, czego powinienem nagrywać kiedykolwiek. To zaczyna być straszne. Wychodzę stąd. Okej, ktoś dzwoni do drzwi. Otwieramy. O, kolejne drzwi. Otwieramy. Otwieramy. Tak bez końca. O co tutaj chodzi? Halo, proszę otworzyć drzwi. Ktoś dzwoni do drzwi, halo. Czemu te drzwi nie chcą się otworzyć? Halo, ja chcę... Proszę, nie. Co ja tu robię? Okej, tego nie skomentuję. Wiecie co, mam już tych stron dość. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przyznam, że fajnie mi się to nagrywało, ponieważ też byłem pierwszy raz na tych stronach. Dziwne, naprawdę dziwne rzeczy są w internecie. Aby żadne takie dziwne rzeczy was nie ominęły, kliknijcie w czerwony przycisk subskrybuj, bo tutaj są dziwne rzeczy na tym kanale. Ten kanał to tak jakby koniec internetu, więc możesz zasubskrybować. Dołącz do naszej ekipy, a jak ci się spodobał odcinek, to zostaw łapkę w górę, ponieważ wbijamy 10 tysięcy. Zrobimy jakiś kolejny odcinek z dziwnymi stronami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!